Toruński tor AWIX Arena. To na nim odbyła się druga runda Rock Cup Poland. A działo się naprawdę dużo. W najmłodszej kategorii Baby Rock drugi raz z rzędu bezkonkurencyjny był Kacper Rogala, ale nie oznacza to, że na torze nic się nie działo. No, był mały dzwon i parę osób się tam zderzyło i ja wyjechałem z ostatniego miejsca i chyba przeskoczyłem 5 pozycji. Po dwóch rundach rywalizacji prowadzi Rogala, który ma komplet punktów. Za jego plecami trwa walka między Alanem Czyżem i Karolem Pankiem. W mini rock w drugiej rundzie dominowali Litwini. Wygrał Gustas Greenberga sprzed Danieliusem Wiwilowasem. W klasyfikacji generalnej najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Adrian Janicki, który ma 55 punktów straty do lidera. Od początku sezonu zacięta walka trwa w kategorii junior rock. Pierwsza runda dla Mateusza Pyłki, w drugiej dominował Michał Kasiborski. Kierowcy idą łeb w łeb, co tylko dodaje widowiskowości całej kategorii. Ale warto wspomnieć też o Janku Galei, który debiutuje w tej kategorii, a w drugiej rundzie był już na podium. DVS. W tej kategorii działo się bardzo wiele przez cały weekend. Wszyscy kierowcy zapoznawali się z nowym silnikiem, ale na największe uznanie zasługuje Michał Grzyb, który wygrał drugą rundę, ale jeszcze dzień wcześniej był w szpitalu. W generalnej klasyfikacji prowadzi Igor Lejko przed Mikołajem Kaczmarkiem. I wreszcie najstarsza wiekowo grupa kierowców rywalizująca w kategorii ROK GP. Druga runda i drugi komplet punktów Adriana Marcinkiewicza. Zwróćcie uwagę na wynik Tomasza Gryca. Kierowca znany z tras rajdowych debiutuje bardzo udanie w serii Rock Cup Poland. Jechać, uczyć się tak naprawdę. Chciałbym choć raz stanąć na pudle i tu byłem blisko, ale takich co byli blisko zawsze jest wielu. No nie jest źle, zakładałem, że będę gdzieś tam zamykał stawkę, bo jak już wszystkim mówię, że go-karty i samochody to jak tenis i ping-pong. Mają rakietki, piłkę, siatkę i to wszystko. Po dwóch rundach Gryc jest czwarty, a liderem Marcinkiewicz bez straty punktów.